Have you ever landed that before in training? Have you ever finished another fight like that? I don't remember. Really, I don't remember. Maybe some long time ago, but on training, never in the fight. You obviously were carrying a few losses into the octagon this evening. Did you ever feel the pressure of that being on a bit of a losing streak? A little bit before fight, but when I stepped to octagon, pressure was gone. Just fun and, you know, enjoy the fight. And what I feel. What did you make of the atmosphere this evening? You had a lot of support. Yeah, it was an amazing feeling, you know, a lot of crowd, Polish fans and all over the world. It was really loud, so yeah, it was really, really nice feeling for me. Arkadiusz Pawłowski, sportowalki.org. Janek, to było zwycięstwo, którego na pewno bardzo potrzebowałeś, które bardzo czekałeś, ale chyba nie spodziewałeś się, że w takim stylu. That was the victory that you needed, but you didn't expect it to be in such a way. No tak, ale każdy, wiesz, na każdej walce spodziewam się zwycięstwa i chcę wygrać i robię wszystko, żeby tak się stało. No nie zawsze wychodzi, czasami się noga powinie, ale wiesz, tutaj powiedzmy, że teoretycznie gdzieś tam byłem na krawędzi, więc musiałem, wiesz, postawić wszystko na jedną kartę. No wystawił głowę, wiesz, popełnił błąd, ja to wykorzystałem i wyszło. I expect a victory in every fight, so this one wasn't different, but yeah, this was the great victory for me. He just made a mistake. I used it perfectly, and yeah, I finished the fight. Czy w którymś momencie walki czułeś się zagrożony? Did you feel dangerous at any moment of the fight? Jeden cios był taki, który poczułem, że mi się tak troszeczkę, powiedzmy, nogi ugięły, to tak w cudzysłowie, ale to tak 3 sekundy już później już pełna kontrola była, także po jednym ciosie gdzieś tam było tak fajnie w głowie. After one fight, one hit, I felt a little bit dizzy, but after 1 second, I was gone already. Marcin Jabłoński, Rotpl. Janek, w ostatnich walkach, jeżeli nie było problemu z obroną obaleń, to był problem z kondycją, co skutkowało jakimś tam obaleniem ze strony przeciwnika. Jak było z Gustafsonem, była fajna stójka, nie było obrony obaleń. Teraz były jakieś perturbacje, jeżeli chodzi o twoją przynależność klubową, zmieniłeś klub. I teoretycznie nie było za bardzo warunków do tego, żebyś to poprawił. Jak to ci się udało zrobić teraz? Czy nie zgodzę się z tym, że nie było warunków, żebym to poprawił, bo jak było widać, to ja wywróciłem zapaśnika i wybroniłem wszystkie o jego próby obaleń, z kondycją nie było problemu, także zmieniłem klub, ale wróciłem też do starego trenera Roberta Jodrza i po prostu przestałem kombinować, wymyślać i testować jakieś nowe rzeczy, tylko robiłem, wiesz, jechaliśmy z takim, powiedzmy, starym systemem, który zawsze się sprawdzał. No i nie zgodzę się z tym, że jakby tego nie było, bo u nas w klubie mieliśmy warunki, jak było widać, do tego, żeby przerobić te wszystkie rzeczy. Chodziło mi bardziej o kwestię czasu, także, że może przyzwyczajenie do nowego otoczenia i tak dalej. No nie, no 3 miesiące, to nie jest. A to nie jest jakieś dla mnie nowe otoczenie, bo my się gdzieś tam zawsze, wiesz, znaliśmy z tymi chłopakami, którzy tam trenowali tak naprawdę i tyle. So the question was about the preparation to the fight. You changed the club, and Jan said that he had plenty of time and good. That was the good quality preparation for him. That you had time to do everything, to the stand up, to the wrestler. I took down the wrestlers first. So he disagrees with the opinion that he didn't have time to prepare in that matter. Janku, niewątpliwie Tomasz Majewski, Fight Sport oczywiście. Janku, rozmawialiśmy przed galą, wiedzieliśmy o tym, że ciąży na tobie olbrzymia presja. Byłeś zawodnikiem, który był poddany w ostatnim czasie ogromnej krytyce. Wytrzymałeś to. Co możesz dzisiaj powiedzieć tym wszystkim krytykom? To was a huge pressure on you. A lot of people just were criticizing you. What can you tell them now? Pewnie się zawiedli, bo wiesz, to są tacy krytycy, którzy cieszyliby się, gdyby się nie powiodło, także no muszę im, przykro mi, no sorry, nie wyszło. Yeah, I feel sorry for them. Well, yeah, it didn't happen to them for them, because these are the people who would like you to lose, who would like to criticize. So not this time. No, na pewno znajdą coś, wiesz, żeby wytknąć i także spokojnie. Of course they will find something that they would like to criticize, so chill. Now obviously that body kick to the stomach of Devin Clark is what eventually started to finish him off. Is that something that you planned in training? Was that a part of your game plan?
Yes, I always use the left kick. I like using my left leg. It's one of my best weapons, so I will use it every fight when I in future fights, and that's it. And I like to do this. He took a lot of damage to his ribs as well. Could you tell pretty early on that, you know, he was close to? Yeah, I see that he started catch a deep breath, that he start slowing down. So I knew that my kick works good. And were you really feeling the pressure for this fight, obviously coming off a few losses? Yeah, but when I stepped to the cage, the pressure was gone and I just enjoyed the fight. And what is next for you? What fight do you think would make sense? I don't know, this is not my decision, but I would like to fight against Shogun. If it will be possible, that I will be really happy to fight against someone like Mauricio Shogun Rua. Any other questions? Thank you very much. Nie wstydź się. To ja się wstydzę tu bardziej. Okay, thank you. Dziękuję.